Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. W tym filmiku załadujemy sobie koperty z funduszami celowymi na marzec. I tak, mamy 2000 zł. 1000 zł mam w funduszu zastępczym, czyli te pieniądze znajdują się na koncie oszczędnościowym, a tutaj powinno być 1000 zł. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 zł. Zgadza się. No i zaczynamy. Ok. Pierwsza kategoria podróże, no i właśnie tutaj będzie lądować 1000 zł. W najbliższym czasie pewnie będziemy kupować bilety do Portugalii. Planujemy w maju polecieć, odwiedzić siostrę mojego chłopaka. Teraz w podróżach mamy 2000, 4000, 5000, 5500, 600, 700, 800, 60. Super. No, podróże to jest jeden z naszych takich priorytetów życiowych, także to nam zależy na tym, żeby faktycznie na to odkładać. Prezenty dostaną 200. Prezenty to są na różne okazje. Ja też stąd biorę te pieniądze. No i mamy 500, 600. Ło, przekroczyłem. 500, 600, 700, 800 zł. Dobra. Praca dostanie 100. Generalnie resztę kategorii dostanę po 100 zł, akurat tak w tym miesiącu wyszło. Także mam, no i to już skrzywówka, już 400 zł. Po prostu taki, jeden z takich wydatków, po prostu, które są u mnie związane z pracą. Ok, na zdrowie też dajemy 100. Tu pewnie się w tym miesiącu mocno szczypi, bo akurat będę miała, mam jedną wizytę zaplanowaną. 500, 600, 700, 800, 900, 70. Tak. Dobra. Na hobby też idzie 100. Dobra, 100, 200, 250. Ubranie i uroda również 100. Trochę nudno tak teraz, ale mamy 500, 600, 10 zł. No to moment nic takiego nie planuję. Rozwój osobisty, tutaj też 100. Rozwój osobisty, no tutaj dla mnie tak na różne jakieś kursy, czy szkolenia, czy cokolwiek takiego bym chciała wziąć udział. Też jakieś ciekawe książki pewnie też bym mogła wziąć z tej kategorii. Tutaj mamy 500, 600, 700, 850 zł. Na elektronikę też idzie 100. To jest takie raczej długoterminowe zbieranie. Czyli mamy łącznie 600 zł. Na transport również 100. Jakieś bilety okresowe, jakieś takie tego typu rzeczy. 100, czyli mamy 500, 600, 50. Podobają mi się te naklejki. Ok, i na mieszkanie idzie ostatnia 100. Czyli mamy już teraz w tej kategorii. Ło, muszę to wyciągnąć, dobra. 100. 500, 600, 30 zł. Okay. Okay. Jeszcze za chwilkę będę wkładać do koperty tych takich dodatków zmiennych na co dzień. Może to za chwilę już będzie. Okej, okay, teraz już czas na ładowanie kopert na moje wydatki zmienne. Dlatego kupiłam sobie taki mniejszy budżetownik, żeby po prostu łatwiej go było wziąć sobie do plecaka czy torebki. Mamy przewidziane 1200 zł, ale przyznam szczerze, że teraz moment nagrywania już jest 7 marca, więc już zdążyłam być w restauracji z przyjacielem. Także troszeczkę mniej tutaj włożymy, a reszta bez zmian. Bo póki co byliśmy na zakupach, ale to mój chłopak zapłacił.
Także to będziemy na końcu miesiąca się rozliczać, także jeżeli jesteście ciekawi, jak planujemy to zrobić, jak ogarnąć płatności kartą, gotówkowe, no to zapraszam do subskrybowania i mam nadzieję, że jakoś to tam sensownie uda się pokazać. Dobra, także tutaj powinno być 1120 zł. 1, 2, 3, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1120. Dobra, czy się zgadza? Też będę tutaj trochę testować. Muszę tutaj też ponaklejać naklejki. Będę trochę testować, jak tutaj zmieścić te banknoty, bo one są mniejsze. Ale tak, na żywność powinno iść 600 zł. 4, 5, 6. 6. Proszę, wchodzą, bo to już testowałam, ale pytanie, czy lepiej tak? Czy lepiej tak? Tak, mi się lepiej bardziej podoba. Dobra, zobaczymy, czy zamkniemy. Aj, trochę zobaczyło. No dobra, nie jest idealnie. Ale powiedzmy, to weszło. Dobra, restauracje, no tutaj właśnie już spotkałam się z przyjacielem, więc dajemy 1200 zł. 1200, 120 zł. Już się tutaj stresuję tym, czy zamknę. O, dobra, to poszło łatwiej. Rozrywka 100 zł. Na jakieś dodatkowe wyjście, gdybyśmy chcieli pójść do kina czy gdziekolwiek indziej. Też zapomniałam wziąć sobie pod uwagę to, że nie będzie mojego chłopaka przez tydzień. Pojedzie na narty z przyjacielem. No więc zobaczymy, jak to na koniec miesiąca wyjdzie. Dobra. Na kieszonkowy też stówka. No jakieś moje dodatkowe zakupy. Dobra. I inne to są 200 zł, to są po prostu jakieś takie wydatki bliżej niesklasyfikowane. Czy też jakieś takie mniejsze, których nie chcę opłacać z tych funduszy celowych, których gdzieś tam założenia są na przykład takie jakieś większe wydatki, chociaż nie tylko. Ale takie różne takie rzeczy to, żeby szło z tego funduszu. Też jakbyśmy, no nie wiem, nagle mieli coś, jakieś większe wydatki na rachunkach czy coś, nie chciałabym za dużo rotacji zrobić. To jest takie nasze tutaj na inne, nieplanowane i w miarę sprawdza. Pozostawiam sobie jeszcze dwie kopertki na to, żeby tak, tutaj mieć chyba monety, a to będzie, jeżeli już będę wiedziała, że idę gdzieś, typu na przykład do lekarza, to wtedy wezmę sobie już pieniądze z kategorii zdrowie i włożę sobie tutaj, żeby mieć je po prostu pod ręką. No dobra, to mamy załadowane. Ta żywność faktycznie jakoś tak ledwo trzyma, no ale to nic. Okej, wszystko jest. Także dzięki za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak macie jakieś pytania, czy chcecie się podzielić też waszymi przemyśleniami, no to chętnie przeczytam potem wasze komentarze. Do zobaczenia, cześć!